Wysokie Obcasy. To jest czas na podcast. Prawda jest taka, że mamy coraz lepsze samochody, coraz bardziej markowe ubrania i pięknie urządzone domy, a w nich zadbane dzieci. Tylko gdy te dzieci otworzą buzię, jest dramat. Na początku XXI wieku łódzkie dwunastolatki miały przeciętnie 3-4 zęby zaatakowane próchnicą. Teraz jest to średnio 7-8 zębów do leczenia. Dzieci ze zdrowymi zębami zdarzają się sporadycznie. Dziś porozmawiamy o zębach naszych dzieci. Ze statystyk wynika, że już 15-20% dzieci zaczynających przedszkole ma próchnicę. Połowa przedszkolaków ma zepsute zęby, a wśród dzieci, które przedszkole kończą, to już grupa 70%. Gabinet stomatologiczny w szkole to rzadkość. Zaledwie co dziesiąte polskie dziecko, które ukończyło 8 rok życia, nie ma popsutych zębów. Z najnowszych danych wynika też, że wśród 13-latków nawet 98% ma próchnicę. I nie ma co robić badań. Wiemy, że wciąż się boimy dentysty. My dorośli na pewno. Nazywam się Agnieszka Urazińska. Ja Magdalena Keller. A to jest podcast Wysokich Obcasów Być Rodzicem. Wysokie Obcasy. Proszę Państwa, zaprosiliśmy dziś do rozmowy dentystę. Jest z nami dr Jacek Pypeć, specjalista stomatologii dziecięcej, który pracuje w Zakładzie Stomatologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry Państwu. Panie doktorze, dlaczego tak jest źle z zębami naszych dzieci? Powiem szczerze, że sami się zastanawiamy nad tym, skąd się to wszystko wzięło, bo tak jak słyszałem w przedmowie, mamy praktycznie biorąc wszystko w domach, dostęp do środków higieny absolutnie pełen. Mało tego, gabinety stomatologiczne, to ja pamiętam sprzed 40-50 lat, a dzisiaj to jest rewolucja, nie wiem, dwukrotna. Do tego materiałoznawstwo, które jest niespotykane, było w tamtych czasach. A wobec tego wydawałoby się, że wszystko dookoła mamy. Mamy możliwości techniczne. A skąd to pytanie i mnie też droczy, skąd taka duża ilość próchnicy zębów u dzieci? Ja tu słuchałem, co panie mówiły, ale tak właściwie dzisiaj to możemy powiedzieć, że co drugi trzylatek ma próchnicę zębów. O matko. Także, że to szaleje makabrycznie. Pytanie takie, skąd i dlaczego? Myślę, że przyczyn jest bardzo wiele. Może o rodzicach powiemy na koniec, natomiast przede wszystkim olbrzymi dostęp dzieci do wszelkiej maści słodyczy. No tak. Te słodycze, proszę Państwa, to nie tylko cukier pod postacią słodzenia herbaty, czy też innych naszych tutaj pożywienia, ale on również znajduje się, proszę zobaczyć, on się znajduje również w lekach już w tej chwili. Nie znam syropu na kaszę dla dzieci, który nie byłby słodzony. Jeżeli chodzi o napoje, ja przyglądam się w sklepach, właściwie dzieciom nie kupuje się wody mineralnej, a wszelkiego rodzaju napoje słodzące. To jest kolejna sprawa. Trzecia to myślę, że wszelkie inne fast foody, środki spożywcze, które bardzo smakują naszym pociechom, natomiast mają taką ciekawostkę, że bardzo długo i namiętnie oblepiają ząbki dzieciom. A więc tutaj będziemy mieli i kaszki, i cukier, i nawet susze owocowe, i białe pieczywo. A wobec tego dosyć długo substrat przebywa na ząbkach. Kolejna kwestia to, w jaki sposób i jak szybko jama ustna zostanie zakażona
drobnoustrojem, który odpowiada za przebieg procesu próchnicowego, a jest takie żyjątko malusieńkie, paciorkowiec pod nazwą Streptococcus mutans, który dostając się do jamy ustnej, no, przetwarza nam te środki spożywcze w postaci cukru do kwasów, które zakwaszają nam jamę ustnej, no i oczywiście degradują później twarde tkanki zęba, zaczynając od szkliwa. Więc bym powiedział na razie to, co widzę dookoła. Kolejna sprawa to rodzice. Ale niby z jednej strony cieszymy się bardzo, że te dzieci są zadbane, że mają dostęp do wszystkich środków spożywczych. Natomiast to dla mnie jest często nadopiekuńczość, czy też jak gdyby nauczanie dzieci jedzenia tego rodzaju środków spożywczych i to w ilościach no, przekraczających dopuszczalny standard. Wręcz nawet namawia się do tego, a może zjeść to, a może jeszcze tamto i owamto. Natomiast ja bym bardzo chciał, żeby w ten sam sposób rodzice, czy też opiekunowie starali się pamiętać o tym, że te ząbki jeszcze trzeba myć. No właśnie. No mycie to jest jedno, przepraszam, że przerwę, panie doktorze, ale wydaje mi się, że pokutuje jeszcze jedna rzecz wśród rodziców. Tak jak rozmawiam też i słucham, wydaje mi się, że w dalszym ciągu nam się wydaje, że z dzieckiem takim malutkim, 2-3-letnim, to do dentysty nie trzeba chodzić, że te mleczaki, to one przecież i tak wypadną. I że nie trzeba ich myć. Ale nawet jak je myjesz, to po co chodzić do dentysty? Przecież to są małe ząbki i zaraz i tak wypadną, wyrosną stałe. I później jak taki kilkulatek przychodzi do dentysty, no to się okazuje, że wszystkie mleczaki są zepsute. Więc powtórzmy to chyba jasno i wyraźnie. Mleczaki też należy leczyć. Też trzeba leczyć. I powiem paniom, że ja kiedy oglądam dziecko z rozległym procesem próchnicowym na fotelu, i mające lat 3, 4, a nawet młodsze, to pierwsze moje pytanie jest do opiekuna, bo to jest czasem ojciec, czasem mamusia. Pytam się, a gdzie pani była wtedy, kiedy te ząbki się psuły? Bo, no i co pan słyszy? Bo to jest przecież państwa wina, nie tego dziecka. No tak. Nie ma tu innego sposobu myślenia, tak? Wobec tego możemy jeszcze nawet powiedzieć tak, że wiedza na temat profilaktyki, ogólnie biorąc wszelkich chorób, ale w stomatologii szczególnie, to przecież, proszę państwa, nie jest znajomość, nie wiem, fizyki kwantowej czy molekularnej, czy rachunku prawdopodobieństwa, to przecież najprostsza definicja, najprostsze stwierdzenie, które mówią o tym, że generalnie należy o higienę całego ciała dbać, w tym jamy ustnej. No my jesteśmy tacy czyściutcy, prawda? Tyle tych środków chemicznych zużywamy, prawda? Pachniemy i tak dalej. A co z tymi zębami jest nie tak, że akurat... No a z tymi zębami to jest tak, że proszę panią, okazuje się, że ta nadzwyczajna nieraz dbałość o to dziecko powoduje na przykład to, a wiesz co, to już dzisiaj nie myj tych zębów, bo jesteś zmęczony. Albo powiedzą, a czy czasem to tak się trochę chyba źle czujesz? Czyli wie pani, wyszukiwanie czegoś, co powinno być automatem u człowieka, że proszę, jak się mówi do dziecka wieczorem, załóżmy, proszę iść i umyć się, tak, przed spaniem. To człowiek, myślę, że dzieci dzisiaj bardzo dużo potrafią i są samodzielne. Z jednej strony są samodzielne, z drugiej za to wykorzystują tą łaskawość swoich rodziców.
to polega na tym, że z odruchu powinno się wziąć szczotkę do zębów i umyć ząbki. No dobrze, to ja od razu zapytam, bo pan doktor wspomniał o tej samodzielności, ale czy taki 2-3-latek jest sobie w stanie skutecznie te zęby wyczyścić, czy jednak rodzic powinien tą szczoteczką tam operować do pewnego wieku? I do jakiego? My lansujemy coś takiego, że dziecku tak do wieku nawet 6 lat powinno się towarzyszyć w trakcie mycia ząbków, czyli umiejętności, tak? Prowadzenia tej szczotki po danych powierzchniach zębów. Tak, żeby nie był to taki przypadkowe ruchy tam i z powrotem, ale i też pomyśleć o ruchach wymiatania, ruchach okrężnych, które dzieci bardzo lubią, że można by było jakby pomóc, podtrzymać rączkę dziecku z tą szczoteczką. Ale dobre efekty są, kiedy staniemy sobie razem przed lustrem i będziemy sobie myć razem ząbki. Czyli naśladowanie rodzica, tak? Naśladowanie rodzica. A ja się zastanawiam, czy to przypadkiem nie jest tak, że dziecko nie za bardzo ma kogo naśladować, bo rodzice sami nie za bardzo o te zęby dbają. Albo nie potrafią ich też skutecznie myć. Skoro pozwalają dziecku nie myć zębów rano, skoro nie pozwalają nie myć wieczorem, skoro są dane, z których wynika, że naprawdę bardzo dużo dzieciaków nie myje zębów, no to chyba rodzice sami tego nie robią. Ja myślę, że my oduczamy dzieci pewnych odruchów związanych z samodzielnym życiem, egzystencją, jak również higieną. Że coś, co raz zostanie porządnie nauczone i, że tak powiem, wejdzie w nawyk, to dziecko będzie to robić. Druga sprawa, to też trzeba dziecku powiedzieć, dlaczego nam, ale i jemu powinno zależeć na tym, by mieć te ząbki czyste i zdrowe. Tak? Ja niedawno, parę dni temu, wypytywał mnie wnuk, dlaczego to te zęby trzeba myć, więc mu możliwie, jak umiałem w stosunku do wieku, poopowiadałem, żeby on czuł jakby potrzebę mycia tych zębów, gdyż generalnie każdemu powinno zależeć, również dziecku, na tym, żeby być zdrowym. No to kiedy powiemy, że jak będą cię bolały ząbki, nie będziesz mył, będziesz miał problemy, to nie bardzo będziesz mógł grać w piłkę, chodzić na zajęcia dodatkowe tam, gdzie bardzo byś chciał, ale i też nie będziesz mógł jeść również takich pokarmów, po które chętnie byś sięgnął. Wtedy nawet ci cukierki, które lubisz, nie będą smakować. No, to może dla dziecka przemówić, to może motywować. Rzeczywiście. Tak. No, ale ja mam jeszcze takie pytanie. Kiedy zaczynamy dbać o te zęby? Jak wyrosną 2, 3, 5? Mówi się, nie. Terminy wyrzynania zębów to jedna sprawa. One nie są punktualnie tak, jak mamy przyjść do pracy. Bywają pewne opóźnienia czy też przyspieszenia wyrzynania się zębów. Natomiast ogólnie tendencja jest taka, że dziecko powinno się pokazać u dentysty w ciągu pierwszego roku życia. Czyli można by powiedzieć, że między 6-8 miesiącem życia, to jest czas, w którym się pojawiają pierwsze ząbki, pierwsze zazwyczaj siekacze dolne, a rokiem czasu, kiedy już tych zębów możemy mieć więcej. Czyli wtedy nawet do stomatologa, ale czy już myjemy ząbki, te pierwsze? Bo są jakieś takie szczoteczki nakładane na palec. Na palec, tak? Specjalne pasty albo bez pasty najpierw. Jest tak, że my nawet zalecamy mamom do przemywania jamy ustnej dziąseł nawet niemowlętom. A wobec tego nawija się na paluszek z własnych wskazujący gazę,
macza się w wodzie przygotowanej i obmywa te dziąsełka, żeby no i ta buzia była i miła, i pachnąca, i wyczyszczona. Natomiast oczywiście myjemy ząbki już przy pomocy szczoteczek bardzo miękkich. Pierwsze wyrzynające się zęby, no i kolejne. Myślę, że na pewno, proszę Państwa, na pewno te pierwsze miesiące, dni, tygodnie pierwszego mycia zębów powinny się odbywać, powiedzmy, przy pomocy przygotowanej wody, maczanie szczoteczki w kubeczku i mycie tych zębów. Ponieważ dzieci no, różnie odbierają rodzaj pasty do zębów, choć chcę powiedzieć, że to, co kiedyś było na rynku, że mieliśmy pastę do zębów, która praktycznie biorąc miała bardzo silny smak mięty i często no, niechętnie dzieci chciały myć tą pastą, bo i podrażniała buzię. Natomiast w tej chwili pasty do zębów, proszę zobaczyć, często są smakowe, oczywiście bez użycia cukru, przy pomocy jakichś tam związków, ksylitolu na przykład, i że możemy dobrać pasty do zębów no wręcz smakowo do danego dziecka. A skoro już jesteśmy przy pastach do zębów, to co z tym fluorem? Bo wiele rodziców boi się, że fluor jest szkodliwy, wymyśla tam jakieś inne alternatywy, boi się też, że skoro dziecko jest malutkie, nie potrafi wypróć, no to połknie ten fluor i się tym zratuje. Jakoś ten fluor się zrobił takim wrogiem numer jeden, tak, wśród rodziców. No to taka, powiem, że ten taki szum medialny dotyczący fluoru, to zresztą przyszedł praktycznie biorąc z kraju wysoko rozwiniętych, w którym no, zauważono jakieś tam wpływy w metalurgii, w produkcji jakichś tam rzeczy. I no, ale stosowano tam potężne dawki, potężne ilości fluoru, które nijak się mają z dawkowaniem fluoru u dzieci, czy też dorosłych. Proszę zauważyć, że ta dawka nie dość, że jest, nawet nie umiem powiedzieć, ale jest wielokrotnie bezpiecznie sprawdzona w sensie negatywności ewentualnej jej, to zawiera setne części miligrama. Więc my rodzicom mówimy tak, jeżeli kupisz pastę do zębów dla dzieci, a są takie, które zawierają odpowiednią ilość i zawartość fluoru, tak, zazwyczaj około ćwierć miligrama. Proszę zobaczyć, mówimy, że to, żeby nie kombinować, żeby nie myśleć nad tym, ile, jak groszek, zielony groszek, taki jako w sklepie kupujemy groszek, to taki sobie groszek na szczoteczkę należy nałożyć, i może sobie to dziecko myć. I może połknąć nawet tą pastę, i tak? Może to zjeść. Może połknąć. Nie mamy się czym przejmować, bo dlatego ten groszek, że liczymy się z tym, że ewentualnie połknie, no ale też i nie będzie nabierał następnych. Natomiast większość dzieci, które już myje typowymi pastami dla dzieci, potrafią również ten nadmiar odpluć. Mało tego, po umyciu również płuczemy jamy ustną. Więc bezpieczeństwo jest totalne. Ja czasem opowiadam jak komuś bardzo chcę fizycznie zobaczyć, naocznie, no to opowiadam, że gdyby miał się otruć, tak, preparatem, tym co podajemy, to mniej więcej musiałby zjeść
8 tysięcy do 10 tysięcy tabletek lub wypić wannę wody. No tak, sporo. No dobra, czyli tutaj nie ma się czego bać. A ja jeszcze o tym strachu bym chciała porozmawiać, ponieważ właśnie ja się bałam stomatologa, nie da się ukryć. Kojarzył mi się z bólem, z nieprzyjemnym borowaniem i przyznaję, że jak szłam z córką, było to wczoraj, pierwszy raz do stomatologa właśnie, żeby wyleczyć ząb, no to ja byłam cała zestresowana. Cała wizyta trwała bardzo krótko. Pani doktor z uśmiechem po prostu, córka również z uśmiechem tę wizytę zakończyła. I spytałam panią doktor o to, jak to jest z tymi rodzicami. I ona powiedziała, że rodzice się dużo bardziej boją niż dzieci, że często rodzice właściwie najchętniej to by w narkozie leczyli te zęby dzieciom. No, że przesadzają w dużym skrócie. A co pan widzi w gabinecie? Jak pan to ocenia? No powiem tak. A żeby może dodać trochę uśmiechu, to ja jak idę do dentysty, też się boję. To wcale nie jest śmieszne, to, ale trochę nas pociesza, trochę tak. Ale nie tyle się boję, co ja myślę bardziej, że mój strach polega na tym, że ja wręcz potrafię sobie wyobrazić, jak na filmie, no w którym miejscu robi, kto będzie co robił i w którym miejscu mi może zrobić krzywdę. To z tak zwanej wiedzy. Natomiast wracając do pytania, to powiem tak. Rodzice w większości mają złe osobiste doświadczenia. Również być może przy usuwaniu zębów w dzieciństwie własnym, kiedy były bardzo duże dolegliwości, jakieś musieli doznać, zarówno w trakcie tej ekstrakcji, ale może i przed nią, kiedy ten ze strasznie bolącym zębem... No tak, no leczenie kanałowe bez znieczulenia na przykład. No, kiedyś tak się leczyło. Pamiętam dobrze. No powiem szczerze, że to musiały być bardzo zamierzchłe czasy, bo ja pracuję 45 lat i nie pamiętam, żebym robił kiedykolwiek to bez znieczulenia. No mnie w dzieciństwie nie znieczulali, no mnie pewno. Też, to jakiś koszmar, który do dzisiaj pamiętam. Może miałam pecha, mi źle trafiło. Może pecha, może dlatego. No, natomiast ja jestem zwolennikiem tego rodzaju, że to nie pacjent dyktuje mi warunki, że ja mam go znieczulać, tylko ja określam potrzebę tego znieczulenia, ilości jej podania i tak dalej. Że środek znieczulający jest również lekiem podawany organizmowi. Nie jest taki bez znaczenia. Nie powinien się człowiek znieczulać z byle powodu i tak dalej. Jest wiele innych możliwości. Dlatego też ja jak gdyby próbuję tłumaczyć pacjentowi, rodzicom też, kiedy wchodzą do gabinetu i mówią, ale czy ja robię w znieczuleniu? A czy ja w ogóle mam znieczulenie? Wielokrotnie udało mi się w ten sposób nawet dziecko przekonać, jak i rodzica, bo wiedziałem, że to znieczulenie nic nam nie wskóra, nie pomoże, tylko tyle, że obciążę lekiem organizm, to ja dawałem ampułkę mamie. Albo to mam półeczkę dziecku. I mówię, słuchaj, albo do rodzica mówię, przy panią, żeby pani zobaczyła, że mnie tu nie zależy w tym względzie na pieniądzach. Nie oszczędza miejsce. Pan. Ja nie oszczędzam. Chcę pani, proszę, daję dwa i nic nie wezmę za to pieniędzy. No to mówi, naprawdę? No tak. Proszę bardzo wziąć sobie na pamiątkę, aczkolwiek nie powinienem rozdawać leków, tak, no ale jeżeli to, że tak powiem, uczyniło fakt ten, to na pewno dobrze. Powiem szczerze, że jest coś takiego, czym panie wiedzą i my wszyscy, że jest coś, co się nazywa empatią. To jest pewien sposób zachowania, prawda, który między ludźmi powinien bytować, a szczególnie w sytuacjach i w relacji lekarz-pacjent, pacjent-lekarz, że bądź co bądź, ja moim studentom opowiadam, pamiętajcie, ktoś wam
oddaje swoje zdrowie w wasze ręce, a w innych zawodach medycznych wręcz życie, swoje ręce. Więc warto być jakby po części dumnym z tego, że ktoś wybrał ciebie za lekarza i również tobie zaufa. Więc i to zaufanie, proszę pani, między lekarzem a pacjentem i w drugą stronę, może pani zapytać każdego lekarza starszego, powie, że takich pacjentów się leczy lepiej. Dlaczego? Nie wiem. Ale chyba przez to, że organizm w jakiś sposób łagodniej, że tak powiem, znosi wszelkiej maści dolegliwości. To warto o coś takiego zadbać. No dobrze, a ja jeszcze dopytam, bo no, ja przyznam, że mam w domu bardzo trudny przypadek. Mam takiego małego, kilkuletniego delikwenta, który po prostu z gabinetów lekarskich notorycznie ucieka. Mimo tego, że zwiedziliśmy ich wiele, nie zmuszaliśmy, siadał na tym fotelu, próbowaliśmy i tak dalej. No i w końcu, ponieważ tam ta próchnica się pojawiła, no to były takie dwie wizyty, gdzie po prostu tego dzieciaka no już musieli przytrzymać, no bo też nie chcieliśmy, żeby te ząbki się po prostu bardziej psuły. No i teraz przy kolejnej wizycie dentyści rozkładają ręce i mówią, wie pani co, nie, no to już tak, to jest bez sensu. To ewentualnie jeszcze państwo niech spróbują ten taki syropek znieczulający, czy tam otumaniający wręcz, który mnie trochę przeraził. No a tak, to no to wie pani co, to ja sugeruję narkozę. I przyznam szczerze, że usłyszałam tą opcję z narkozą w trzech gabinetach. I teraz sobie myślę tak, no dobrze, jakoś się przełamię, mimo że bardzo się boję tej narkozy, pójdę z tym dzieckiem, położę go, naprawię te dwa, trzy ząbki. I co dalej? I za pół roku, jak ten ząbek znowu mu się zepsuje, to co, znowu go pod tą narkozę położę? Nie wiem, nie rozumiem tej drogi, którą wydaje mi się, i to naprawdę mówię z doświadczenia, chodząc po gabinetach, nagminnie w tej chwili stomatolodzy proponują. Otóż, kiedy rozpoczęto działalność stomatologiczną przy pomocy stosowania narkoz, czyli znieczuleń ogólnych, były one przeznaczone tylko dla dzieci o stwierdzonej niepełnosprawności. To różnego rodzaju choroby, głównie związane z Downem, gdzie no, trudno było zapanować nad jamą ustną u dziecka, gdy wprowadzamy do jamy ustnej no, choćby urządzenia typu wiertarki, żeby nie uszkodzić jamy ustnej. Potem pojawiła się kolejna taka możliwość stosowania potlenku azotu, czyli inaczej gazu rozweselającego, gdzie w tak zwanym częściowym takim spowolnieniu tak można było wykonać jakąś szybką czynność stomatologiczną. To, o czym ja to mówiłem, już powtórzę po raz kolejny. Mianowicie dentyści zapominają o tym też, że dziecko to żaden inny pacjent, tak samo ma prawo się bać, tak samo się ma prawo niepokoić, tak samo chcieć poczuć empatię od lekarza, od człowieka, któremu tą burzę daje pod opiekę, że istnieją w stomatologii obecnie narzędzia do ręcznego opracowywania ubytków próchnicowych i wiele tych ubytków daje się ręcznie opracować. Wówczas omijamy wszystkie kwestie związane z wibracją naszych wysokoobrotowych narzędzi też i hałasu i w pewien sposób nawet przez częściowe chwilowe opracowanie ubytku możemy dziecku zrobić bardzo szybką usługę, którą on no, docelowo potraktuje jako, że nie było tak źle i nie było tak strasznie. Czyli da się tego bólu uniknąć po prostu. Da się tego bólu uniknąć. Natomiast to, tak żeby kończąc to pytanie, proszę pani, każdy, kto przyjdzie z dzieckiem i musi się przyznać ten rodzic, że jeżeli przychodzi z dzieckiem, które już spuchło od zęba, z rozległym ubytkiem, mało tego, wręcz z ropniem nad zębem, że wówczas bardzo często dosyć trudno dziecko znieczulić. Nie dość, że ma obelają buzię, to jeszcze trzeba no, jednak dokonać wkucia igły
i podać środek, a często ta wizyta kończy się ekstrakcją. Nic się już więcej nie da zrobić. Więc proszę sobie wyobrazić, że dziecko pierwszy kontakt ma ze stomatologiem w tak zwanym brutalnym zabiegu, krótko mówiąc, usuwają mu zęba. I ono myśli, że za każdym razem, jak idzie do dentysty, to mu usuną zęba. Mm-hmm. I że będzie bolało. I będzie to bolało, będzie krwawiło, będzie tego. Także że ja przestrzegam wszystkich rodziców, dlatego potrzebne są te kontrole częste. Przynajmniej raz w roku. Jak dziecko ma jakieś kłopoty zębowe, nawet można przyjść odwiedzić stomatologa raz na pół roku. Ja powiem finiszowo tak. Jeżeli pani jako mama zobaczy gołym okiem ubytek, jak wy to nazywacie państwo, dziurę w zębie, czy taką, to znaczy, że jest grubo za późno. Grubo za późno. To ja mam zobaczyć ten ubytek przy pomocy zgłębników, narzędzi, a nie pani. Jest to za późno. Próchnica u dzieci zazwyczaj ma przebieg ostry, gwałtowny. Jest olbrzymie zniszczenie tkanek twardych, mimo że zewnętrznie tego tak nie widać. Więc dlatego powracam jeszcze już do brzegu, że naprawdę warto pójść wcześniej do stomatologa i zobaczyć, czy mamy zdrowe uzębienie, a szczególnie jakby próbować w tej świadomości swojej zasiać coś takiego, jakie konsekwencje bardzo odległe i bardzo poważne mogą być po braku leczenia zębów. A no właśnie, i tak możemy zakończyć, czyli ufajmy lekarzowi, starajmy się być mądrzejsi od lekarza i nie mówmy mu, co ma robić i jak ma leczyć nasze zęby. No i kontrolujmy te zęby, właściwie od pierwszych dni dziecka. Dbajmy o nie. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze i cieszę się, bo powiem państwu, nas dentystów, to dla pani jeszcze, bardzo cieszy, że już od dłuższego czasu zwracają na uwagę na zęby dzieci, ale również mam, zwracają ginekolodzy, pediatrzy, kardiolodzy. O, proszę panią, dzisiaj nie wykona się zabiegu chirurgicznego, poważniejszego, bez karteczki ze zdrowym uzębieniem. Czyli istnieje szansa, że za jakiś czas te statystyki okropne, od których zaczęłyśmy, zmienią się na lepsze. I tego życzymy wszystkim państwu. Panu doktorowi bardzo serdecznie dziękujemy za rozmowę. Ja również serdecznie dziękuję i pozdrawiam. A my zapraszamy na kolejny podcast już za 2 tygodnie, a dzisiaj z wami była Magda Keller oraz Agnieszka Urazińska. Do usłyszenia. Dziękujemy. To był podcast Wysokich Obcasów.